najbardziej relaksującego w Galway? Ludzie. Co w tym ludzie? Ludzie. Ludzie z pasją, ludzie niesamowici, ludzie, którzy nie boją się marzyć, nie boją się żyć. Wszystko jest tu pasjonujące, wszystko jest takie, że chciałoby się czerpać garściami. Czy tę umiejętność marzenia można rozwijać? Oczywiście, że tak. Tu można rozwijać wszystko. Ja rozwinęłam swoją osobowość na przykład, tak? Parę lat temu ja i dzisiaj zupełnie dwie różne osoby. Dzięki Galway właśnie. Co byś poradziła takim pączkom, które są gotowe rozkwitnąć, ale nie bardzo wiedzą jak? Niech marzą. Niech marzą i niech robią wszystko, żeby te marzenia spełniać. Bo marzenia się spełniają tylko wtedy, kiedy marzymy i robimy wszystko, żeby się spełniły właśnie, tak? A kiedy jest chwila słabości i się mało chce chcieć? To dalej trzeba sobie przypomnieć, że trzeba marzyć. Jak to robisz konkretnie? Puszczam do wszechświata, że ja chcę, ja marzę, ja chcę, niech on mi to da. I on mi to daje. To jest cudowne, wspaniałe.